Witajcie, ja nazywam się Jarek Włodek i w dzisiejszym filmiku pokażę Wam kolejne narzędzie używane do wycinania pasów. Mowa tutaj o strap cutterze. Jest to narzędzie, za pomocą którego wytniecie paski szerokie od 3 mm do 10 cm. Płynna regulacja pozwala na wycinanie dowolnej szerokości w tym zakresie. Jest to bardzo proste narzędzie, składa się z rączki, poprzeczki, na której końcu zamontowane jest ostrze. Z drugiej strony tej poprzeczki mamy podziałkę, zarówno w calach, jak i centymetrach. Dodatkowo u góry znajduje się regulacja. W jaki sposób regulujemy to narzędzie? Wystarczy jedynie poluzować lekko tą śrubę, ustawić na odpowiedniej szerokości, dajmy na to 3 cm i skręcić śrubę. Na drugim końcu poprzeczki znajduje się dodatkowa śruba, która pozwala regulować rozstaw między tymi dwoma deseczkami, między którymi będzie znajdować się cięta skóra. Ważne jest, żeby dobrać odpowiednio tą szerokość, tak aby nie była ona ani zbyt ciasna, ani zbyt szeroka. Zbyt ciasne ustawienie będzie nam niszczyło lico skóry. Zbyt szerokie pozwoli na wyginanie się skóry, co przełoży się na gorszą pracę. Mam tu przed sobą kawałek skóry, z którego będę chciał wyciąć pasek. Zaczynamy od wycięcia w tym pasku jednej linii prostej, wzdłuż której będziemy ciąć pasek. Gdy posiadamy już równą krawędź, jedyne co musimy zrobić, to przyłożyć ostrze, odpowiednio dostawić i pociągnąć. Zobaczmy, jak to wygląda. Najłatwiej będzie nam ciąć na stojąco. Połóżmy sobie skórę na blacie, tak aby ona nam się nie zawijała. Kiedy mamy już wszystko ustawione, wkładamy delikatnie skórę, dociskamy ją tutaj i przyciągamy. Ważne, żeby cały czas dociskać lekko strap cutter do krawędzi skóry, dzięki czemu będziemy mogli wyciąć równy pasek. Tak właśnie działa strap cutter. Kolejnym narzędziem do wycinania pasków jest Australian Strandler. Działa na bardzo podobnej zasadzie jak strap cutter, natomiast służy do wycinania zdecydowanie węższych pasków czy też rzemieni. Narzędzie to składa się z ostrza, oczywiście jest to ostrze wymienne, składa się również z płynnej regulacji, regulowanej tutaj śrubą, oraz miejsca na palec. W jaki sposób używać tego narzędzia? Kiedy mamy już ustawioną odpowiednio szerokość paska, nakładamy go narzędzie na palec. I zacinamy skórę. W tym wypadku warto chwycić sobie ten kawałek. Pomoże nam to wyciąć równy rzemek.
Jak powiedziałem, ostrze jest wymienne. Jeżeli chcemy wymienić ostrze, wystarczy odkręcić tą śrubę, wyciągnąć ostrze, założyć nowe, skręcić śrubę. Ostrze wymienne znajduje się również w strapkatorze. Tutaj jest to troszkę bardziej skomplikowane dojście do niego, ale nie ma tutaj żadnego problemu. Wystarczy nam śrubokręt krzyżak. Odkręcimy dwie śruby. Po ściągnięciu blaszek możemy bez problemu wysunąć ostrze. Zakładanie ostrza jest analogiczne, czyli wkładamy ostrze, umieszczamy je na samym końcu, po czym zakładamy blaszki ochronne i skręcamy całość. Przedstawiłem Wam dwa proste narzędzia do wycinania pasków. Jedno z tych narzędzi, strapcutter, służy do wycinania pasków szerszych. Oczywiście można tutaj wyciąć pasek nawet i 5 mm, jak również 10 cm. Nie ma tutaj żadnej różnicy, zasada jest dokładnie taka sama. Ważne jest przy tym narzędziu, aby odpowiednio dociskać je do krawędzi skóry. Taka sama zasada jest w Australian Standerze. To narzędzie będzie nam służyło do wycinania drobnych pasków bądź rzemieni prostych. O innym narzędziu do wycinania rzemieni, czyli Lace Makerze, opowiem w osobnym filmiku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Do następnego. Dzięki, cześć.